Siema. Dzisiaj pogadamy o tym, co zrobić, kiedy zalejesz swojego iPhone'a. Generalnie kontakt telefonu, czy też w sumie dowolnej elektroniki z cieczą nie jest raczej pożądany i unikamy go, ale wiadomo, przypadki czy też wypadki się zdarzają. Co jest istotne, to jak najszybciej wyłączyć swój telefon, tak żeby jeżeli po zalaniu on jeszcze funkcjonuje, żeby elektronika w żaden sposób się nie uszkodziła, to minimalizujemy to ryzyko, wyłączając, odcinając całkowicie dopływ prądu. Wiadomo, najlepiej byłoby wypiąć baterię, ale aktualnie nawet w starszych modelach, takich jak tutaj iPhone 7 Plus, nie mamy takiej możliwości, bo żeby to zrobić, musimy otworzyć urządzenie. Co z takim zalanym telefonem? Nie ładować go, nie wsadzać do ryżu, wpadać do nas na ekspertyzę przede wszystkim lub czyszczenie po zalaniu. Możemy wtedy zminimalizować szansę tego, że to zalanie zrobi nam więcej szkód. To nie da nam pewności, że to urządzenie będzie w pełni sprawne, ale eliminujemy przyszłą elektroerozję, więc ściągamy zabrudzenia i śnieć, która pozostaje po kontakcie z wodą. Tak naprawdę więcej zrobić się nie da, tylko czyścimy, patrzymy, czy coś się uszkodziło, jeżeli tak, to wymieniamy to i to już jest praktycznie koniec, bo jeżeli chodzi o zalanie, to nawet po takim czyszczeniu, nawet po wymianie, nawet po przywróceniu urządzenia do stanu, w którym powinno się znajdować, czyli wszystkie funkcje będą działały, nie mamy pewności, czy po zalaniu nie pojawi się jakiś problem miesiąc czy rok później. Tak naprawdę to jest taka, delikatnie mówiąc, tykająca bomba. Dlatego jeżeli zalałeś swoje urządzenie, to wpadaj do zbitej szybki i będziemy działać. Pozdrawiam, Konrad ze Zwierzynieckiej w Krakowie.